Umowę na budowę ostatniego, prawie 13-kilometrowego fragmentu z odcinków, na jakie Via Baltica została podzielona, podpisano w Kupiskach. To obwodnica Łomży, strategiczna część budowanego szlaku komunikacyjnego drogi ekspresowej S61 Łomża-Zachód-Kolno z przeprawą przez Narew, która przejmie ruch tranzytowy. Mając świadomość, że to zadanie ma wieńczyć dzieło, jakim jest cała Via Baltica, a miasto i okolica cierpi tym tranzytem, który jest na pewno uciążliwy dla mieszkańców, dlatego wprowadziliśmy tak zwane kamienie milowe, które etapują tą realizację. Założenie jest takie, żeby w ciągu 12 miesięcy, licząc od dziś, wybudować węzeł na zakończeniu tego pierwszego etapu obwodnicy Łomży, który już jest zrealizowany przez firmę MOTA, po czym przez kolejny rok, czyli 24 miesiące od dziś, doprowadzić do przejezdności jednej jezdni na całym ciągu, co już by spowodowało wyjazd, że tak powiem, tranzytowych pojazdów z miasta i w kolejnym roku, czyli za niespełna 3 lata, całkowite oddanie inwestycji do ruchu. Odcinek ma znaczenie strategiczne, ponieważ stanowić będzie zasadniczą część obwodnicy Łomży. Znajdzie się na nim nowy most o długości prawie 1,5 kilometra nad Doliną Narwi. Miejmy nadzieję, że to ostatnia próba podpisania umowy i zrealizowania inwestycji, bo tak naprawdę jest to najgorszy odcinek, najbardziej kosztowny, ale też najbardziej potrzebny subregionowi łomżyńskiemu w realizacji dojazdu z Warszawy do granicy państwa, do Suwałk. I dzisiaj jest piękny dzień, słoneczny. Myślę, że wszystkim humory dopisują, bo to dobra wiadomość dla mieszkańców Łomży, okolic, powiatu łomżyńskiego, że ta Via Baltica będzie już zrobiona. Uczestniczący w spotkaniu poseł Kazimierz Gwiazdowski, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, starosta Lech Marek Szabłowski oraz lokalni samorządowcy z nadziejami oczekują na drogę, która zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Ta inwestycja jest strategiczna i niezwykle potrzebna, bo bez tej inwestycji będą zbudowane dalsze odcinki Via Baltica w kierunku Litwy. Natomiast niewykonanie tego odcinka powoduje to, że ruch ten tranzytowy i ruch osobowy będzie odbywał się przez miasto Łomża. Dzięki temu, że powstanie obwodnica miasta Łomża, również komfort życia w mieście się zwiększy. Będziemy czuli się bardziej bezpieczni. Chciałoby się powiedzieć uf. Myślę, że podpisanie dzisiejszej umowy przez pana dyrektora Bożuchowskiego i przez wykonawcę pozwoli odetchnąć nie tylko mieszkańcom gminy Piątnica, mieszkańcom Łomży. W gminie Łomża znajdują się 3 węzły drogowe powiązane z tym odcinkiem S61 i potencjalnie atrakcyjne tereny inwestycyjne wokół nich. Tak więc Via Baltica jest drogą rozwoju. Jasne jest, że ta droga zmieni oblicze wszystkich samorządów. Przede wszystkim wyjdzie ruch tranzytowy z miasta Łomża, zaś ten ruch tranzytowy też będzie miał miejsce na terenie naszej gminy. A to właśnie te 3 węzły zjazdowe, które będą węzłami do miasta Łomża, powodują już dzisiaj zainteresowanie przedsiębiorców, dużych przedsiębiorców właśnie tymi lokalizacjami. Ten międzynarodowy szlak, którego elementem jest Via Baltica, oznaczać będzie także wzmocnienie więzi europejskich i bezpieczeństwo Polski. Jest to przecież ciąg międzynarodowy, służyć temu, aby różne miejscowości na terenie naszego kraju i w ramach tego szlaku europejskiego staną sobie bliższe, staną się bezpieczniejsze. Budowie tego fragmentu Via Baltica towarzyszyły dotąd wyjątkowe kłopoty. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zmuszona była rozwiązać kontrakt z firmą Toto, która nawet przeprowadziła część prac projektowych i uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji. Ale potem nie realizowała zadania zgodnie z umową. Kolejna firma, wskazana na podstawie przetargu konsorcjum NDI, nie spełniła ostatecznie wymogów formalnych. Na szczęście nie wycofały się z postępowania kolejne firmy biorące udział w pierwszym przetargu i bez powtarzania procedur można było wybrać wykonawcę. To polska firma Intercor z Zawiercia, znany i wysoko ceniony na rynku podmiot. Jest obecny na przykład w realizacji fragmentów autostrady A2, ekspresowych dróg S7 i S19, czy słynnej Zakopianki. W województwie podlaskim bierze udział w modernizacji kolejnego szlaku Czyżew-Białystok, a na drogach regionu będzie to debiut Intercoru. Nigdy generalnej dyrekcji nie zawiedliśmy. Bardzo często realizowaliśmy kontrakty po innych wykonawcach, którym się nie udało skończyć tych zadań. Nie ma inwestycji przez 35 lat istnienia firmy, której nie skończyliśmy. Wszystkie, jak zaczęliśmy, to kończyliśmy i kończyliśmy po innych.
Zadanie, które stoi przed firmą Intercor, to wykonanie minimum 13 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, w tym 1200 metrów mostu i wiele innych obiektów inżynierskich. 7 km jednojezdniowej DK64, około 2 miliony metrów sześciennych robót ziemnych, kilkadziesiąt tysięcy ton stali, kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych betonu. Wartość kontraktu to ponad 713 milionów złotych. W tym roku powinny zostać oddane do użytku kolejne dwa fragmenty S61 Via Baltica. W lipcu Szczuczyn-Ełk Południe, nadzorowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, oraz Suwałki z granicą z Litwą w Budzisku w końcówce tego roku. Na wszystkich pozostałych odcinkach prace trwają. 16 kwietnia 2012 roku ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, w obecności nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Celestino Migliore, poświęcił i uroczyście otworzył dla zwiedzających Muzeum Diecezjalne w Łomży. Od tego czasu cieszy się stałą popularnością wśród zwiedzających. Zgromadzone zbiory, począwszy od sztuki gotyckiej, a skończywszy na współczesnych wyrobach sztuki sakralnej, stanowią dowód bogactwa diecezji łomżyńskiej, a także piękna rzemiosła artystycznego. W panoramie instytucji łomżyńskiej jest to jedna z najmłodszych placówek działających wyłącznie w oparciu o finansowanie diecezjalne. 18 maja miał miejsce uroczysty jubileusz 10-lecia Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Te wszystkie eksponaty należą do konkretnych parafii. To nie jest własność muzeum. To jest tylko umieszczone na pewien czas, wypożyczone jakby z parafii i przeznaczone do tego, żeby szersza grupa ludzi mogła oglądać te nasze eksponaty. Trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy bogaci, tak jak diecezja krakowska, czy powiedzmy południowe diecezje, gdzie chrześcijaństwo też było wcześniejsze i to bogactwo jest różnorodne. Tu jest trochę inne, ale tu się stykają, to jest nie tylko związane z naszym kościołem, ale na przykład tu są elementy związane ze sztuką cerkiewną też. Bo też to było na terenie naszej diecezji. Dziesięciolecie Muzeum Diecezjalnego stanowi okazję do tego, by dokonać pierwszych podsumowań w działalności placówki kulturalnej. Myślę, że najważniejszy rys historyczny, gdybyśmy wypunktowali, to jest przede wszystkim decyzja ówczesnego biskupa Stanisława Stefanka o tym, aby przystąpić do projektu, z którego zostało zrealizowane między innymi Muzeum Diecezjalne. To jego osobista decyzja i determinacja doprowadziły do tego, że dzisiaj cieszymy się tą placówką. Kolejne punkty to myślę, że to są kolejne lata funkcjonowania muzeum. Dodam, że 10 lat funkcjonowania Muzeum Diecezjalnego to jest też 10 lat Nocy Muzeów w Łomży, w co świetnie wpisała się nasza placówka. Myślę, że mamy się czym pochwalić, bo placówka jest prężna. Pomimo pandemii, która ukróciła dość mocno i dość zwiedzających, muzeum funkcjonuje i w tej chwili odbudowujemy poziom zwiedzania, zapraszając Państwa w progi naszej placówki. Muzeum Diecezjalne w Łomży to kameralne miejsce, gdzie każdy zwiedzający w spokoju może zapoznać się z historią diecezji łomżyńskiej. Do ekspozycji zostało przeznaczonych około 450 metrów kwadratowych budynku. Główna sala muzealna, zatytułowana Między ziemią a niebem, mieści galerię rzeźby i malarstwa. Najstarszymi obiektami w zakresie rzeźby są figury Archanioła Gabriela i Matki Bożej z warsztatu Wita Stworza, które kiedyś stanowiły elementy głównego ołtarza w parafii Kleczkowo. Galerię rzeźby wzbogacają również pełnych rozmiarów postacie świętego Wawrzyńca, Jana Chrzciciela i biskupa Mikołaja, które były częścią ołtarza głównego łomżyńskiej katedry do 1959 roku. Przestrzeń ekspozycyjną na parterze zdobią obrazy, m.in. portrety biskupów oraz ikony prawosławne pochodzące ze zlikwidowanej cerkwi łomżyńskiej. Drugiej sali nadano tytuł Na plebanii. Aranżacja jest próbą odtworzenia wystroju plebanii, która jako dom, a jednocześnie miejsce spotkań, jest nieodłącznym elementem funkcjonowania parafii. Kolejna sala to skarbiec. W skład wystawionej kolekcji wchodzą monstrancje, kielichy mszalne, pacyfikały, relikwiarze, ampułki, dzwonki w głównej mierze wykonane ze srebra i złota, a także z blachy miedzianej i mosiężnej. Najstarsze kielichy umieszczone w gablotach pochodzą z okresu gotyku, najmłodsze to wyroby dwudziestowieczne. Rok po otwarciu muzeum uruchomiono kolejną salę przeznaczoną na wystawy czasowe. Działalność muzealnej galerii zainaugurowała wystawa dorobku artystycznego artysty plastyka Mieczysława Mazura. Muzeum diecezjalne w Łomży, tak jak wszystkie muzea diecezjalne i znaczna część wszystkich muzeów w ogóle, pokazują, że kultura rodzi się z kultu. I
negatywnie patrząc, że kultura, która odrywa się od kultu, staje się kulturą oderwaną właśnie. Gro tych zbiorów, a to są najstarsze zabytki Łomży, to są najstarsze zabytki tego regionu, mają swoje sakralne przeznaczenie i pokazują nam źródła naszej kultury. Muzeum Diecezjalne w Łomży ściśle współpracuje z wojewódzkimi konserwatorami zabytków, a także pracowniami konserwatorskimi. Muzeum Diecezjalne w mojej ocenie jest bardzo ważną placówką edukującą na temat zasobów dziedzictwa sakralnego, dziedzictwa zabytkowego, historycznego, kulturowego i narodowego diecezji łomżyńskiej i nie tylko, bowiem w Muzeum Diecezjalnym znajdują się cenne obiekty, które mogą mówić o historii naszego kraju. Oczywiście te obiekty wymagają szczególnej przede wszystkim ochrony, jak i szczególnej opieki, również opieki konserwatorskiej. Są poddawane także pewnego rodzaju działaniom dotyczącym prac konserwatorskich, aby mogły cieszyć oko specjalistów oraz odwiedzających tę placówkę. Właśnie dzięki tej współpracy możliwa jest pełna ochrona i zabezpieczenie przechowywanych dóbr kultury dla przyszłych pokoleń, co dokładnie podczas jednej z jubileuszowych prelekcji omawiał Przemysław Gorek, konserwator zabytków. Z okazji dziesięciolecia Muzeum Diecezjalnego w Łomży powstało specjalne wydawnictwo prezentujące historię jego powstania, najważniejsze wydarzenia mające miejsce w przestrzeniach muzealnych, zrealizowane projekty, a także ukazujące potrzebę sztuki sakralnej. Wydawnictwo pod redakcją księdza Tomasza Grabowskiego, bogate w ilustracje Wojciecha Hamryka, Elżbiety Piaseckiej Hamryk oraz z archiwum muzealnego zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Podlaskiego. To specyficzne muzeum, bardzo ważne dla diecezji, ale bardzo ważne dla regionu i dla województwa podlaskiego, bo jest symbolem bardzo dobrej tradycji chrześcijańskiej, a chrześcijaństwo i Kościół katolicki w Polsce to też olbrzymia podstawa do działalności państwa polskiego. Tak zawsze było. I mam nadzieję, że będzie, bo wartości są nieprzemijające. A jak zdradza dyrektor ksiądz Tomasz Grabowski, taki jest plan. Plany na przyszłość przede wszystkim kontynuować to, co przez te 10 lat zostało rozpoczęte i rozwijać od strony naukowej cały program muzeum. Jubileusz dziesięciolecia Muzeum Diecezjalnego w Łomży świętowali zaproszeni goście, wśród których były władze miasta, powiatu, historycy sztuki, muzealnicy czy konserwatorzy zabytków. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu dziesięciolecia Muzeum Diecezjalnego w Łomży było otwarcie wystawy malarstwa łomżyńskiej artystki Teresy Adamowskiej. Prezentowane na wystawie obrazy stanowią przekrój pracy twórczej, to połączenie pejzaży z portretami. Przyznam szczerze, że zastanawiałam się nad formą, nad kompozycją tych obrazów, spięłam wszystko tytułem Ludzie i pejzaże, bo chyba jak analizuję tak tę swoją twórczość, bo na to przychodzi czasami też czas, po prostu zawsze szukałam w człowieku, w portrecie człowieka bliskiego, człowieka, którego nie znam, różne podejmowałam wyzwania. Szukałam też duchowości, nie tylko to było odtworzenie realistyczne wizerunku, ale również starałam się zawsze tam gdzieś głębiej wejść, a kiedy nie miałam takich możliwości, to wręcz dopisywałam sobie pewną fantazję, która być może okazywała się czasami spójna z tym, co ten człowiek czuje, kim jest. I dopełnić chciałam właśnie te portrety pejzażem, też rozumianym w taki sposób duchowy. Jak tłumaczył papież Paweł VI w 1964 roku w Rzymie, kierując swe słowa do artystów, posługa duchowa wymaga współpracy artystów. Jak wiecie, polega ona na głoszeniu i przybliżaniu umysłom i sercom świata ducha, świata tego, co niewidzialne i czego nie można nazwać. Wy umiecie znaleźć formy przystępne i zrozumiałe dla rzeczy niewidzialnych. To wasz zawód i wasze powołanie. Wasza sztuka polega właśnie na porywaniu skarbów ze świata ducha i przyodziewaniu ich w słowa, barwy, formy, w dostępność dla ludzi. Wy macie jeszcze ten przywilej, że możecie w samym akcie, w którym czynicie świat ducha przystępnym i zrozumiałym, zachować jego niewysłowioność, jego transcendencję, jego tajemnicę oraz konieczność dochodzenia do niego z łatwością i równocześnie z wysiłkiem. Jeśli zabraknie nam waszej pomocy, nasza posługa stanie się jąkaniem i czymś niepewnym.
Gminny Dzień Strażaka fetowano w Olszynach. Uroczystości rozpoczęła msza w intencji strażaków w kościele parafii Trójcy Przynajświętszej, celebrowana przez piątnickiego księdza dziekana Szczepana Dobeckiego, który przywołał postać świętego Floriana i modlił się za sztafetę strażackich pokoleń gminy Piątnica. Poczty sztandarowej zaproszeni goście przemarszerowali po zakończeniu mszy na boisko szkoły podstawowej. Cały obszar gminy Piątnica nie jest mały, tak? Ilość miejscowości zgromadzonych na terenie przybrzeżnym, ale również splot dróg krajowych, tak, i wojewódzkich, i powiatowych, jakby generuje to, że tych strażaków są po prostu potrzebni. Zawsze są na nasze zawołanie. Jest to bardzo cenne, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Nie tylko tym, które posiadają wozy bojowe, tak, ale tym, którzy w każdej chwili na każde zawołanie są i trwają jakby tutaj na naszym terenie i dbają o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Nie ma nic cenniejszego niż poczucie bezpieczeństwa, a zapewniają nam je m.in. strażacy ochotnicy. Medale, wyróżnienia i odznaczenia wręczali zasłużonym strażakom m.in. wiceminister rolnictwa Lech Antoni Kułakowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, wicemarszałek Marek Olbryś i radny Piotr Modzelewski, starosta Lech Marek Szabłowski, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych OSP Zenon Białobrzeski i Adam Niebrzydowski. Pragnę złożyć Wam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia za Wasze zaangażowanie, kosztem też Waszego czasu, kosztem czasu też zawodowego. Jesteście w większości rolnikami i tutaj szczególny ukłon chcę Wam przekazać. Pragnę życzyć Wam spokojnej służby. Szczęść Boże! Chcę Wam podziękować za wszystko, co robicie na rzecz Waszej społeczności i nie tylko tej z Piątnicy, ale także często i szerzej. Serdecznie Wam dziękuję. Proszę, przekażcie także podziękowania Waszym członkom rodzin za ich cierpliwość, za ich wyrozumiałość związaną z Waszą działalnością społeczną. Życzę, abyście mieli jak najwięcej wyjazdów szkoleniowych, jak najmniej bojowych, ale każdy wyjazd, żeby kończył się szczęśliwym powrotem do domu. Jednym z odznaczonych bohaterów uroczystości ze względu na tatę Zenona był miejski komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Wszystkie odznaczenia dostał mój tato Zenon Bargielski za długoletnią służbę, za zaangażowanie. Myślę, że słusznie, że należało się i tym bardziej mi było odbierać to w imieniu taty dzisiaj. Samorząd województwa podlaskiego reprezentowali wicemarszałek Marek Olbryś, który przekazał dobre wiadomości strażakom ziemi łomżyńskiej o umowie programowej Urzędu Marszałkowskiego z rządem Rzeczpospolitej. Polityka, można powiedzieć, pomocowa dla ochotniczych straży pożarnych ma swój finał. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę programową z rządem polskim i w tej umowie jest kwota 85 milionów euro, które przeznaczamy na konkursy ofert dla ochotniczych straży pożarnej, tylko i wyłącznie dla ochotniczych straży pożarnej. Nadal OSP wymagają dużej pomocy finansowej. To wspaniała organizacja, która nie tylko ratuje życie i zdrowie ludzi, ale też bardzo pomaga samorządom. I to jest też taka trzeci filar pomocowy dla samorządów terytorialnych, szczególnie dla gmin. Radny Piotr Modzelewski usłyszał z kolei podziękowania za udział w staraniach o pojazd, który służyć będzie druhom z Olszyn. Dzisiaj rzeczywiście szczęśliwy dzień dla ochotniczej straży pożarnej w Olszynach, to dzięki dobrej współpracy komendanta miejskiego straży pożarnej pana kapitana Jacka Bargielskiego, ale też komendanta wojewódzkiego Sebastiana Zdanowicza udało się pozyskać takie auto. Razem z prezesem powiatowym ochotniczej straży pożarnej Adamem Niebrzydowskim wykonaliśmy takie konsultacje, rozmowy na temat możliwości pozyskania takiego auta na rzecz OSP Olsztyny. Robi się to tylko i wyłącznie poprzez dobrą współpracę, dobry dialog, dlatego że jako sejmik województwa podlaskiego staramy się na każdym szczeblu wspierasz ochotniczą straż pożarną i ta współpraca pomiędzy OSP, samorządem województwa, ale też Państwową Strażą Pożarną właśnie to powoduje, że pakiety rządowe dodatkowe, które pozwalają na zakup nowego auta, później możemy przekazywać to na kolejne jednostki z kolei ochotniczych straży pożarnych. Gmina Piątnica należy do największych w województwie i ma wiele jednostek straży, które pełnią ważną rolę w systemie bezpieczeństwa na drogach krajowych i pozostałych, na Narwi i cennych terenach przyrodniczych. Dźwięk syreny strażackiej, głośny, donośny, jest oznaką nadchodzącego ratunku.
ratunku. Tylko ten, który go potrzebował, wie, jaki jest on ważny i oczekiwany. Za ten trud pracy strażaka, który wymaga szczególnych kompetencji i predyspozycji, dziękowano podczas Gminnego Dnia Strażaka w Olszynach. Brać strażacka to ludzie, którzy należą do elity ratujących życie. Gmina Piątnica może poszczycić się właśnie takimi ludźmi, którzy w bezinteresowny sposób działają i pomagają na każde wezwanie w swoich oddziałach. OSP w gminie Piątnica skupia około 3000 druhów czynnych i emerytów. To było bardzo dobre spotkanie, okazja do podsumowań, podziękowań i oczywiście nie zabrakło strażackiej grochówki. Marszałek Artur Kosicki zaprasza wszystkie dzieci na piknik z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca w godzinach od 16 do 19 na placu przed białostockimi spotkami. Przewidziane są m.in. występy iluzjonisty, pokazy baniek mydlanych, dmuchańce i kąsiki artystyczne. Do tego wata cukrowa, lody i popcorn bez ograniczeń oraz wiele innych atrakcji. Wstęp oraz wszystkie atrakcje są bezpłatne.